z racji, że w Gdyni coraz więcej osób odwiedza właśnie nasze miejskie plaże, Straż Miejska chce przypomnieć, żeby po pierwsze dbać o naszych najmłodszych, to znaczy nie zostawiać małych dzieci w samochodach, ponieważ te mogą pod wpływem słońca bardzo się nagrzać i może być to niebezpieczne dla właśnie naszych najmłodszych, czy też na przykład osób starszych bądź niepełnosprawnych. Przypominamy również o to, że dzieci na plaży powinny być pod pełną opieką osób dorosłych. Nie zostawiamy dzieci, nie pozwalamy im samodzielnie wchodzić do wody, zawsze miejmy je pod własnym okiem, zawsze obserwujmy, co nasi najmłodsi robią, żeby mogli ten czas spędzić bezpiecznie. Wskażmy im, że ewentualne wsparcie zawsze uzyskają u ratowników wodnych, u strażników miejskich, policjantów, bo my jesteśmy po to, żeby pomagać naszym mieszkańcom i turystom gdyńskim w bezpiecznym spędzeniu wakacji. Pamiętajmy też o tym, żeby dbać o zwierzęta, które odwiedzają Gdynię. Również nie zamykajmy ich w samochodach, to także może odbić się na ich życiu i zdrowiu. Straż Miejska cyklicznie otrzymuje interwencje dotyczące właśnie zamkniętych zwierząt w pojazdach. I już w tym roku mieliśmy m.in. taką interwencję, gdzie konieczne było wybicie szyby i uratowanie psa, któremu zagrażało niebezpieczeństwo. Jeżeli jesteśmy na plaży, pamiętajmy też, że w okresie od 1 maja do 30 września zwierzęta, takie jak psy, wypływają na naszych gdyńskich plażach tylko wyłącznie w strefach wyznaczonych. To znaczy mamy taki obszar w Orłowie, mamy taki obszar na Oksywiu. Tam na tych plażach z dostępem dla psów mogą one przebywać oczywiście pod pełną kontrolą opiekunów. Natomiast na pozostałych obszarach niestety zwierzęta nie mogą przebywać. Może być to związane wówczas z mandatem nawet do 500 zł. Dbajmy więc o to, żeby no właśnie te zwierzęta, te psy nie pojawiały się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, żeby wspólnie, bezpiecznie spędzać ten czas nad morzem.